Skończyłem. To wieszaj. O której przyjedzie? Nie wiem, ale może teraz zabij. Poczekaj. Chcesz się nad nią pastwić? Nie będę się pastwił. Zabiję. Ona taka wrażliwa. Ja nie mogę tak na zawołanie zabijać. Ja się muszę przygotować. Na samą myśl, że on przyjdzie, będzie mi Ukraińców brzuch wmawiał, wszystko się we mnie wywraca. Choćbym chciała zapomnieć, to przez niego nigdy nie zapomnę. Była noc, była mgła, sąsiad zdradził sąsiada, żyli ze sobą dobrze, chociaż to był Ukrainiec. Światła nie mogę znaleźć. Piwnicy. Wynieśliśmy światło do piwnicy w zeszłym roku. Zaraz będzie. To ja zaraz. Tylko proszę cię, nie tu, nie w domu, nie na progu. Ostatni raz mi całą framugę krwią zbryzgałeś. Jeszcze na ścianę chlusnęło. Ja nie znoszę tej jadki, to mi zawsze w połowie psuje święta. Na galaretę musi być świeże. Ja tam mogę bez galarety. Bez galarety? Bez galarety to Wigilii nie ma. Butla z wrzątkiem natychmiast, Maryniu. Ale po co? Do dupy! Poród się zaczął, już krew jest. Jezu. Nie szkodzi, Jezu. To naturalne, Jezu. Naturalnie rodzę. Dopóki nie ma komplikacji, tylko taki straszny ból mam. Gdzie młotek? Gdzie młotek? W piwnicy. Ale skąd ta krew? Kamień mi schodzi. Gdzie ci schodzi? Po pęcherzu moczowym, poród normalny. Ale będziesz jadła w Wigilię. Barszczyk jest całkowicie postny. Pierogi z kapustą i grzybami. Karp w galarecie i smażony. No ale przecież ryba to nie mięso. Ja mam bardzo dobrego fryzjera, a ty masz taki odrost nieładny, Maryniu. Ty mi musisz opowiedzieć. Ja ci pomogę przy świętach. O tatku, jak umieram. Jezu. No dobrze, to może wieczorem. Kto umarł? Nikt, mamo. Więc eternity to, Maryniu, powrót do poprzednich wcieleń. Padasz w trans taki specjalny i czasami jest akcja, a czasami obrazy. A ty miałaś takie obrazy? Miałam. I miałam też takie niesamowite uczucie, iż za chwilę dolejemy wrzątku. Unosiłam się w powietrzu, w wodzie, jakbym była planktonem, rybą w morzu, oceanie, albo jakbym była ptakiem. Żeby się poddać zabiegowi eternity, trzeba być w szkole życia, Maryniu. 200 osób, wykłady, medytacje, płacze, krzyki, a nad tym wszystkim czuwa mistrz, który jest boskością i do którego mówi się nie guru, tylko guruji. No i dopiero wtedy możesz przystąpić do tego eternity. Na pierwszym eternity byłam 5 lat temu u takiej Ali, która też miała inicjację, czyli pozwolenie, żeby robić to eternity. Chcesz sobie strzelić z pęcherza? Nie. Józek, na miłość boską! Zabiłem go! Nie przymak, gdzie mówiłam! Ona mięsa nie je. Mięso jest dla ludzi. Ryba to nie mięso. Ryba to ryba. Ryba nawet nie ma świadomości, że się ją zabija. Zarodek ludzki też nie ma świadomości, a się go chroni. Gdzie rybie do zarodka?
Zarodek to życie. Życie trzeba chronić, bo to dobro najwyższe. Wiesz to, to jest jednak taka tradycja. Piąte nie zabijaj. Żeby żyć, trzeba zabić. A pani to kto? Mamo, to ja. A to jest moja siostra Magda. Przyjechała do nas na święta. Będzie Roman. Pamiętasz mamo Romana? Będzie też moja kuzynka z mężem, ale oni przyjedą dopiero jutro, na samą Wigilię. A Oldzia? Mamo, Oldzia nie żyje. Ja wiem, że wy tego nie rozumiecie, bo macie tam w swoich łbach te kurowatwy. Ale myśmy też wszystko stracili w czasie wojny. I po. A zwłaszcza po. Wszystko. Oprócz życia. A, nie jeszcze z tym. No. Pamiętam... Dlaczego mnie Oldzia nie odwiedza? Mamo, Oldzia już dawno nie żyje. Oldzia nie żyje? Zmarła wiele lat temu w Buenos Aires. A co ona robi tak daleko od domu? O! O. Tak głośno bije. Zawsze tak bił już od wojny. Wyrzućcie go. Ale to prezent ślubny. To pamiątka po twojej siostrze Basi. On tak bił. To zabytek. Po co ty jej ciągle mówisz, że jej siostry umarły? Przecież można cokolwiek, że siostra przyjdzie jutro, a jutro znowu, że jutro. A mam kłamać? Sama bym chciała wierzyć, że jutro. Że jutro, że jutro. No ale to kłamstwo. Piękny stan. Pamiętasz kołysankę Miłosza? Tak, znałam ten wiersz kiedyś na pamięć. Bardzo go lubiłam. A gdzie on był? No przecież nie w podręczniku. Znajoma mi załatwiła Miłosza z Podlady. I ty, osoba dorosła, nauczyłaś się tego wiersza na pamięć? Ja nigdy bym się tego po tobie nie spodziewał. Bo ty wszystkich uważasz za durniów. Ażeby wszystkich, ażeby wszystkich. Ale ciebie, Marylkę i waszą matkę, a moją siostrę, to na pewno. Wyobraź sobie, że ja też znam i lubię ten wiersz. A? A o jakiej prowincji tam jest mowa? Gdzie jest Stochód? Na Wołyniu. Roman. Spokojnie, spokojnie. Jak on mówił Wołyń, to nie myślał o tym, o czym ty myślisz, jak mówisz Wołyń. Wiesz co? Ty potrafisz wszystko zepsuć. Nawet głupi wiersz. Przecież ten wiersz to jest proroctwo. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Nic nie pamiętam, choć straszne rzeczy widziałam. Dlaczego ja zapomniałam, co ja tam widziałam? A przecież widziałam i nie powiedziałam. Może kolędy pośpiewamy, mamo? Dlaczego ja tak cierpię? Gdzie moje rzeczy wszystkie? Płaszcze, sukienki, gdzie synowie moi? Ja chcę wrócić do domu, synów zobaczyć. Syna mojego pierworodnego, Józefa, Józia maleńkiego. Mamo, tu jestem, mamo. Gdzie? Mamo! Dlaczegoś mi rozum odebrał, Boże? Co ja takiego złego zrobiłam, że chodzę jak we mgle? I nie wiem, gdzie dom mój. Pójdźmy wszyscy do świętki. Ja umrę. Może umrę jeszcze tej nocy. Ach.
O! Tu wisi, mamo. Tu powiesiłaś. Rylka, znasz miasto Miłosza? Nie pamiętam. Nad ruinami wstaje dzień. Ale Roman, są święta, jest Wigilia. Znaczy, jest Wigilia. No ja ciekaw jestem, no, jaka może być data napisania tego wiersza? A powiedziałabym, że 45. Ten wiersz Miłosz napisał w roku 40. Roman, może ja ci to teraz powiem? Jutro będą też. Niestety. Ja też za nim nie przepadam. Ale to rodzina. Sami zostali. To jak ich nie zaprosić? A, zagłada wisi w powietrzu. Jeszcze nigdy tak poważnie o tym nie myślałam jak teraz. Najstraszniejsze bombardowanie przeżyłem we Lwowie w czasie Świąt Wielkiej Nocy w 1943 roku. A miesiąc później u starszej siostry w Warszawie. No tu i tu chowaliśmy się w piwnicy. W Warszawie piwnica była pod kamienicą, a we Lwowie pod kościołem Świętego Mikołaja, tak? Ziemniaki, beczki z kiszoną kapustą, a tuż obok za ścianą drewniane trumny z desek zmarłych księży z noc przed XVII wieku. Całe stosy trumny. Roman. Nie no. No, tu beczki z kiszoną kapustą, a tuż obok trupy. Roman. No, no i na to wszystko spadła bomba. Roman. Tak. Ale w 43 w maju w Warszawie widziałem potworne rzeczy. A najpotworniejsze było to, czego nie było. Brak. Campo di Fiori. Byliśmy. Byliśmy na Campo di Fiori, jak pojechaliśmy na pielgrzymkę do papieża. Jest. 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 Pierwsza gwiazdka. To zapraszam na tradycyjny barszczyk z puszkami według przepisu prababci Anny. We Lwowie głośno było o kuchni babki Anny, a ona rozdawała swoje przepisy, bo miała dobre serce. A te nieszczęsne kobiety przynosiły potem na spróbowanie potrawy ugotowane przez siebie, ale to już nie było to... Ona mówiła, że jej sąsiadka to tak zagwandzia ciasto, zagwandzia. Potem rzuca na okrop, aż się zrobi czysta haramucha, a po wierzchu same szabaturki pływają. O, szabaturki. A, haramucha. Na okrop. Pracowała za 10. A miała 11 dzieci. I jak jej 12 umarło, to była najszczęśliwsza na świecie. No co ty? Ona była artystką. Chciała zawsze śpiewać, a miała chłopa, który non-stop na niej siedział i brzuchy jej robił. Jak byłam mała, to ona mi opowiadała, że poród to jest coś takiego, jakby się ciało z duszą rozstawało. Ja to zapamiętałam na całe życie. No dobrze, to ja będę rozlewać, podawaj mi talerze. Nienawidzę kobiet w ciąży. Chciałam tylko przypomnieć, że zebraliśmy się tu, bo podobno 2000 lat temu pewna niewiasta urodziła syna w stajence. A teraz córka mojej koleżanki jest w 7 ciąży. Dla niej poród to jak splunąć. Chuda taka. W okularach ani seksu w niej, ani nic. I tylko dupę wyciera dzieciom i co 2 lata rodzinowe. A ten jej mąż ciągle napalony. Na nią. W ogóle na dupę. A kim on jest? Lekarzem, psychiatrą. Czyli napalony? Jeszcze jak. Ona teraz jest w 7 ciąży.
Kutasa bym jemu nożem urżnęła. Kobito! Przestań, przestań. My wiemy, że ty masz straszną traumę. Trauma traumą, ale jest Wigilia. O, to jest problem ludzkości. Za dużo ludzi na tym świecie i za dużo traum. To się nie może tak dobrze skończyć. On tak głośno bije. Może ja dlatego tak nie lubię tych świąt. Ona z tym brzuchem obok, obcy facet. W ucieczce nie wiadomo dokąd. Ja też w ucieczce rodziłam. Dobrze, mama, dobrze. Przed Niemcami. Wiemy. Ja miałam jedno dziecko i jedną tragedię. A zupełnie jak Matka Boska. Ja nie chciałam mieć więcej. To jest to całe zabezpieczanie. Teraz się wszyscy tylko zabezpieczają. I jak króliki, bez opamiętania. Kto to mówi? Dojrzałem być może do pewnych poglądów. Na emeryturze? Usuwało się. To był mój zawód. Czasy były takie. Płody liczyło się na wiadra. No przestańcie, na miłość boską! Może kolędę? O, właśnie. Kolędę. Cicha noc? Nie, nie, to nie. Mizerna cicha. Nie, same tak jakieś snuje smęty. To ma być wesoło, radośnie. Boże Narodzenie! A pójdźmy wszyscy do stajenki. Teraz. Przybierzeli do Betlejem? Nie, nie, to może też... Może dzisiaj w Betlejem? Dzisiaj nie. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Nie, 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 czekajcie, to też jakieś takie nijakie. Ale że cud jest nijaki? Szukam, szukam, przecież. Bóg się rodzi, karp truchleje. No proszę, masz co chciałaś. No dobrze, to jedzmy ten barszczyk, bo wystygnie. Przez większą część życia tu uważałem się za demokratę. Ale na świecie jest więcej ludzi głupich niż mądrych. To nic dziwnego, że ta demokracja zawsze tak wybiera głupio. A później są takie skutki, jakie są. To wszyscy wiedzą, nie? O. Ale... Boże, ile ty sobie co roku trudu zadajesz, Marylko? U ciebie naprawdę, jak u twojej babki, wszystko takie smaczne. Smacznego. Pierogi. A gdy cię zabraknie, to kto będzie po tobie kontynuował te tradycje? Dzieci chyba nie bardzo się interesują. A Ewa? Gdzie jest w tym roku? Na Bali. Wyjechali na Bali. A Adam? U siebie. W Brighton. Z rodziną. On przyjechałby kiedy na święta do rodziców. Niech ty mówi, że... Musi odpocząć. Mówi, że po świętach u nas jest bardziej zmęczony niż przed. Nie wiem, o co mu chodzi, bo przecież ja niczego od nikogo nie wymagam. Tylko, żeby byli. Powiedział, że jak chcemy, to możemy do niego do Anglii przyjechać. Ale ja jakoś sobie nie wyobrażam świąt w Anglii. Ja też. Po angielsku! I ta wieczna mgła! Stop! Jezu! Magda, zabieraj te sztućce! Z tego wszystkiego zapomniałam o srebrnych sztućcach. Ile to twoje sztućce przeszły, Marylko? O, o. No, gdyby te sztućce mogły mówić, to...
Sianka pod obrus nie podłożyłaś. Marylka, to ogólnie zmarnowała mi życie. Czym? Czym ci znowu zmarnowałam? Tym, że nie chciałaś ze mną wjechać na zachód. Zachód sam do ciebie przyszedł. Ja nie chciałem, żeby zachód do mnie przyszedł. Ja chciałem wyjechać na zachód. Nawet wyjechałem w 81. Jak otworzyli granice. Wyjechaliśmy wszyscy. Trzej bracia z żonami, dziećmi. Matka z Alzheimerem. I w Austrii poprosiliśmy o azyl. Ale Marylka tak płakała, że musiałem wrócić. Nie dało się wytrzymać łez tego płaczu. Nie umiałem jej wytłumaczyć, a powinienem. Bracia zostali. W Kanadzie teraz żyją normalnie, zadowoleni. Dzieci mówią po angielsku elegancko. A ja zostałem. Jak głupi. W grudniu. Wróciliśmy, bo Marylka nie chciała świąt spędzać w obozie. Obiecała mi, że zaraz po świętach wyjedziemy. Tylko to jeszcze jedna święta, ostatnie. No i wróciliśmy. 12 grudnia. Teraz i Polska, i Zachód masz w jednym. Wojsko na ulicach, godzina policyjna, rozmowy kontrolowane. Kartki jeszcze były. Teraz ty swoją ojczyznę i tę wolność, wszystko masz na miejscu. Nie musisz wybierać, rozdzierać, walić głową w mur. Mury runęły. Gdybym wyjechał, to miałbym wolność tam, ojczyznę tu. I bym sobie ją kochał. Na dystans bezpieczny. Wspominałbym sobie sad u babci, domek kryty strzechą, miedzę za stodołą, na której sadziliśmy klocki z chłopakami od Nowocków, który większego posadzi. A tam, co ja mam? Co ja mam? Co ja tu mam? Jaką ojczyznę? Jaką wolność? Tęczę mam. Burdel i tyle. Od przebaczenia wszystko się zaczęło. Od grubej kreski cały ten upadek. Kreska kreską, a potem przyszły teczki. Wystraszyły ich te teczki i obstawali za kreską. Okroić by się dali za tę kreskę. Józek, jako katolik powinieneś wybaczyć. Jestem katolikiem. Dla katolików. Jak się ukazała ta lista agentów, to proszę was, on od rana do wieczora surfował po tej liście. Nie jadł, nie spał, z domu nie wychodził, tylko lustrował na tym komputerze całą rodzinę, wszystkich znajomych. Mnie też szukał. Powiedział, że już go nic nie zdziwi, że nawet gdyby się okazało, że ja jestem ubecką wtyczką w jego domu, to go też nie zdziwi. Ale czy człowiek wtedy wiedział, co podpisuje? Jestem pewien, że na tej liście znalazłaby się kupa ludzi, którzy coś tam podpisali. Ja sam wtedy coś tam podpisałem. Mamo! Zapraszam na tradycyjnego polskiego karpia. Moja droga Marylko, karp wpłynął masowo na polskie stoły dopiero w połowie XX wieku. I to z inicjatywy
polskiego Żyda i komunisty Hilarego Mińca. Nie, Roman, nie. Ja sobie karpia odebrać nie pozwolę. Karp był na naszym stole z dziada pradziada. Fakt to fakt. Wszystko jedno, czy karpia na talerzu wymyślił Polak, Żyd, czy Rosjanin. Dla karpia, dla zwierząt w ogóle wszyscy jesteśmy nazistami. W Biblii jest napisane, czyńcie sobie ziemię poddaną. Wszystko, co się rusza, jest przeznaczone na pokarm dla was. Wasze brzuchy to groby udręczonych zwierząt. Powiedział głos, idź Piotrze, zabijaj i jedz. Oświęcim. Ja na przykład układam karpia na twardym podłożu, grzbietem do góry, przytrzymuję i przyciskam kolanami z dwóch stron i uderzam z całej siły młotkiem w głowę, tak żeby czaszka pękła. Jak nie trafię, to uderzam ponownie, no i karp się nie męczy. Może się trochę ruszać i drgać, ale to są odruchy pośmiertne. To mięśnie tak drgają i nerwy, a on w ogóle nic nie czuje. Mamo, poplamiłaś się barszczem. Pójdę już do domu. Jesteś w domu. Do Oldzi pójdę. Pójdzie mama. Albo Oldzia tutaj przyjdzie. Ja chcę do Basi. Basia też przyjdzie. On tak strasznie bije. Niedługo przestanie. Już niedługo. A tam weźmie go do siebie. Twój wnuk, Adam, zabierze go do Anglii. Zegar zostanie w rodzinie. Wszystko powinno zostać w rodzinie. No to doskonałe, wyśmienite. Żydzi jednak potrafią nagłośnić pewne sprawy. Te obchody, rocznice, dziesiętnice, tablice. Po co im taki rozgłos, ja się pytam. Wkoło Macieja o tym samym. Człowiek chciałby już posłuchać czegoś innego. A oni wciąż z tymi siekierami wyskakują. Że niby polscy chłopi siekierami rąbali. Siekierami. Co rąbał, ja się pytam. Gdzie? Przecież mamy najwięcej drzewek sprawiedliwych. Mamy najwięcej drzewek sprawiedliwych w Izraelu. Taka jest prawda. I to jest sprawiedliwe. W tym kraju wszystko jest porąbane. No, przecież jakiś szacunek. Zmarli? Potrzebują ciszy, spokoju. A oni, że ziemia się rusza. Karuzela na placu Krasiński. Nawet minuty nie dadzą pomilczeć na ten temat. Tylko trąbią, rąbią, nagłaśniają. Bębnią. Campo di Fiori. To już przechodzi. Ludzkie pojęcie. Ileż można grzebać się w przeszłości, babrać się w trupach, szczątkach, grobach? To jest jakiś masochizm. Zboczenie, zresztą. Teraz wszystko jest zboczone. Jak płonął na stosie Giordano Bruno, to wokół w tawernach lało się wino. A człowiekowi gęby nie wolno otworzyć. Kajać się musi, bić w piersi, tolerować tęczę. Ja nawet lubiłam tęczę. Ale teraz to już mi całkiem bokiem wyszło. Zabrali nam tęczę. Dla nich nie ma świętości. Tęczą w kościół. Żyd się dogadał z Niemcem i zwalili wszystko na Polaka. Niemcy prześladowali Żydów, a teraz Polacy na tym cierpią. Polacy zawsze cierpią. Zawsze. Zawsze. Gdy getto płonęło, za murem kręciła się karuzela. A Ruski co? Dogadał się z Niemcem. I rurę sobie za naszymi plecami poprowadził. Pod Bałtykiem. Bez pytania. Wbił nam rurę w plecy. Przecież niemiecki kanclerz jadł temu kagiebesiakowi z ręki. Wszyscy przekupieni. Zobaczycie, jak my się uzależnimy od tego gazu, to on nas tym gazem wykończy. Zagazuje. Już zagazowało. Wszyscy jak zaczadzeni. To może ja chlebka dokroję. O tak, tak. Chlebka to dokrój. Dokrój chlebka koniecznie. O,
Innego końca świata nie będzie. Nasz niedzielny werny chora? Mhm. Jeden z największych poetów romantycznych, i to w skali światowej, był Szewczenko. No co ty? Ten Ukrainiec? No tak, ten Ukrainiec, którego ja tłumaczyłem młodość. Teraz Szewczenko, ten sam. Jak mogłeś? Po tym? No właśnie po tym. Tego nigdy nie zrozumiem. Jak mogłeś tłumaczyć Szewczenkę o tym, co widziałeś tamtej nocy? No wytłumacz mi, jak? Przecież to byli nasi bracia. Nie. Oni nas nienawidzili. Nienawidzą nas do dziś. Ta poezja to jest czysta nienawiść. Myślisz, że w polskiej poezji nie ma nienawiści? Babcia zawsze mówiła, że jesteś podobny do Tomka. Skóra zdjęta z Tomka, tak mówiłem. A kim był Tomko? No kim? No ja wiem. Był zarządcą majątku hrabiego Holinki. Czyli ekonomem. Zaraz ekonomem. Zarządcą, no a jak myślisz, czym się zajmował zarządca? Doglądaniem, czy obsiane, czy zebrane. No, czy nie kradną, czy nie wygadują, czy się nie buntują. Tomko to był złoty człowiek. Najmłodszy brat babci. Karbowym był. Znaleziono go rano koło kapliczki. Strzał w głowę, bach. Oko mu wyszło. Leżało obok na trawie. A w polu Zenka znaleźli. 16 lat. Władek, Zenek, Tomko, Janek. Jak możesz? Jak możesz tak do mnie mówić? Tu, do nas. Po tym wszystkim, co Ukraińcy zrobili? Przecież ty tam byłeś. Z nas wszystkich ty jeden tam byłeś, na własne oczy widziałeś. Przecież ciebie też by zabili, gdybyś się nie schował pod schodami. Nasza rodzina potem się już nie podniosła. Ja nie mam siły. Ale wszystko wyśmienicie smakuje. Była noc. Była mgła. Banderowcy wpadli i wyprowadzili wszystkich. Na oczach sióstr, żon, córek zastrzelili Janka i Władka. Ruszyła lawina. Jasiek z Zenkiem uciekli w pole, ale karabinem posiali. Po Tomka przyszli. O niego im chodziło. Znaleziono go rano przy kapliczce. Strzał w głowę, bach. Oko mu wyszło. Takie metody. Ubeckie. Katyń. Katyń. Boże, jestem lekka, unoszę się w obłoku mgły. Gdyby tamta ziemia mogła mówić. I słyszę głos, który pyta tak. Przypomnij sobie, co się działo w twoim życiu 2 miesiące temu. Tam jeszcze nie wszystko zbadano, przesiano. Kopaczka powiedziała, że wszystko. Centymetr po centymetrze. To ja zaczęłam płakać.
że właśnie zmarł mój mąż. Jakby chcieli się dokopać, to by się dokopali. A co się działo w twoim życiu w roku 2005? Tam pełno trupów, szczątki. A ja mówię, że właśnie gram Izadorę Duncan w klubie jesiennych entuzjastów. Tam całe dowództwo polskiej armii. Jestem na boso. Ślady trotylu były, to pewne. Mam długą suknię. A na rocznicę wrak. Trochę przezroczystą. Umyty, odświeżony, spryskany perfumami. I taki długi szal. Ten, co mi się później wkręci w koło. Wywozili ich ciężarówkami do lasu, strzał w głowę i do ziemi. Ktoś widział, że dobijano tych, co przeżyli. Ja widziałam. Był film w internecie. Ja też widziałem. A 30 lat wstecz. Ale nic nie było widać. To pogrzeb mojej ukochanej córki. Ten, co to sfilmował, nie żyje. Zginął w wypadku tydzień później. Pewnie samobójczy. Tak. Chcecie badać, co myśmy już zbadali? Skąd ta nieufność? A co się działo w twoim życiu, jak miałeś 2 lata? Ci, co stali na płycie, zobaczyli, że idzie na nich ściana mgły. A ja mówię, że powstanie w Warszawie. Dziwna sprawa. Bardzo dziwna. Nigdy się nie dowiesz, jak naprawdę było. Nie wydadzą dowodów. Powiedz mi, Marylka, czy ty naprawdę jesteś tak tragicznie głupia, żeby sądzić, że w polskiej poezji nie ma nienawiści? Nienawiści nie ma. Pieśń ma, była już w grobie, już chłodna. Krew poczuła. Spod ziemi wygląda, jak upiór powstaje krwi głodna. I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. Ty wiesz, co to jest? Pieśń zemsty. Pieśń mścicielka. Potem pójdziem, krew wroga wypijem, ciało jego rozrąbię toporem, ręce, nogi gwoździami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. A ty mi mówisz, że Szewczenko nienawidzi. Nawet do kutii nie zaczekałeś w tym roku. Rozbiory, wypruwanie flaków. Powstania, wypruwanie flaków. Emigracja, wypruwanie flaków. Najlepsi do powstań, najlepsi na migrację, najlepsi na barykady. Pierwsza wojna, wypruwanie. Druga wojna, wypruwanie. Komuna, wypruwanie. I wielka duma z tego prucia. Nic tylko się nadstawiają do prucia. Chociaż wszystko wyprute. Żeby słyszeć, to trzeba mieć ucho. A tutaj tylko każdy chce gadać, 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 żeby zagadać, zatłuc i żeby, broń Boże, przypadkiem czegoś nie zrozumieć. Co roku obiecuję sobie, że tutaj już nigdy do was nie przyjdę. No i co roku przychodzę. Potem zawsze żałuję i przychodzę. I znowu obiecuję, że już nigdy więcej. Ale potem przychodzą święta. No i ja znowu przychodzę. Przychodzę. Straszne. Pływam, unoszę się w wodzie głęboko i straszne mam takie jakieś bóle, taki
ciężar jakiś mam w brzuchu, na dole. Raz mniej, raz więcej. A ręce moje w ogóle nie leżą, a nogi moje w ogóle nie stoją, tylko pływają. Wszystko pływa. I tułów, i głowa też. Pływam jako plankton w oceanie, bo między wcieleniami może upłynąć bardzo dużo lat. I dusza wtedy gdzieś krąży, gdzieś pływa. Może być rybą, może być chmurką, a ja jako plankton, a może chmurka, taka chmurka właśnie. Tak mi jest bardzo dobrze i już mnie brzuch nie boli i takie mam uczucie, że ja, Boże, odpoczywam, bo moja dusza była strasznie zmęczona. Ktoś to był? Śpi. Mama umarła.